Dzień dobry, bo chcecie, zaczynamy naszą podróż po Czarnogórze od miasta Budwa, a najlepsza podróż zawsze zaczyna się od śniadania. Właśnie sobie zamówiliśmy i już pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, to to, że rachuneczek od razu ląduje pod popielniczką, pod cokolwiek mamy tutaj dostępnego. Tak. A potem jak sobie domawiacie, to po prostu przychodzą kolejne rachunki i na samym końcu wszystkie rachunki są zliczane przez kelnera. No i oczywiście trzeba za je zapłacić. Także pamiętajcie, Czarnogóra, przyjeżdżacie z kalkulatorem. Przyjazno. Okej, to na nasze śniadanie zamówiliśmy po pierwsze herbatę, co jest tutaj dość niespotykane, bo tutaj pije się kawę z rakiją, więc no cóż, nie wpasowujemy się w tutejsze klimaty. Natomiast tu pryganicę mamy z serem feta i z miodkiem. No i teraz tak, mnie to się bardzo kojarzy z Chiloé. Ci z Was, którzy oglądali nasze odcinki wcześniej, wiedzą o czym mówię. I tam mieliśmy takie podobne właśnie ponczuszki smażone. Tylko nie pamiętam, z czym tam się zajadaliśmy, ale wydaje mi się, że bardziej na wytrawnie. No nic, to myszę mamy, a Was zabieramy w podróż po Kotorze. To co, zacznij? Kotor! Bo właśnie zaczynamy wejście na drabinę kotorską, wejście stroną nieoficjalną, punkt oficjalny jest na Starym Mieście. A my zdecydowaliśmy się zrobić to starą ścieżką, którą polecała nam również chwala.pl. Dokładnie, a w ogóle teraz tak sobie pomyślałam, i to jest zupełny przypadek, że zaczynaliśmy dzień w Kokobarze, a teraz idziemy Kotor! Przypadek? Nie sądzę. Dużo polnych kwiatów, tak jak u nas w Polsce, wiele z nich rozpoznajemy. Przynajmniej wizualnie, bo nie za bardzo wiem, jak się wszystkie nazywają. Ale takiego czegoś nie widziałam. Jest jakby zrobione z 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, z 8 takich kręgów, nie wiem, czegoś takiego, z fioletową obramówką i w środku coś zielonego z delikatnymi, białymi igiełkami. Kurczę, bardzo ciekawie to wygląda. Wiecie może, co to jest? Jeżeli wiecie, to piszcie pod spodem. Dominik na skróty. Zciął całkiem spory kawałek, żeby mnie wyprzedzić. Gagatek jeden. Dzień dobry. Absolutnie bezsensowne zmarnowanie energii, żeby cię przegodzić. No, bo trochę tak. Odradzam. A co ciekawe właśnie, te trasy nie są jakieś tutaj bardzo długie, a ludzie i tak szukają, jak je skrócić. Ta trasa jest podobno ta nieoficjalna i zarazem oryginalna. Ojej. No dobrze, idźmy dalej. Na drabinie kotorskiej są dwa przystanki. Tutaj jest jeden oferujący soki, napoje i toaletę, czego nie ma w poprzednim przystanku u pana poniżej. Dziadek poniżej ma na imię Frank, mieszka z osiołkiem. Co prawda ominęliśmy go. Szczerze, bo widziałam węża i u pana Franka było dużo trawy i stwierdziliśmy, że chyba jednak bezpieczniej będzie zostać na szlaku. Tam stoi właśnie drabinka, którą mamy się dostać na twierd. Troszeczkę zbłądziliśmy, poszliśmy za bardzo w lewo, kierując się na drugi domek gościnny. Teraz troszeczkę nadrabiamy trasy po takich oto schodkach, ale to wciąż jest naprawdę luzik. Docieramy już do kapliczki.
O, Natalia już tu jest. Co robisz? Drewienko szlifuje. Natalia szlifuje drewienko. Dobra, idziemy dalej. Zajrzyjmy do środka, jak to wygląda w środku. No, kurczę, gruzowisko. Jest wszystko bardzo mocno uszkodzone. Nie będę się zagłębiał za bardzo. To nie jest tak, że nagle coś wszystko spadnie, ale gdzieś tam lepiej, oj, lepiej nie ryzykować. Zdecydowanie tutaj chyba widzimy dwa ołtarze, ołtarzyki, więc może to była jakaś kapliczka. Bardziej stawiam na kapliczkę. Jest doszczętnie zniszczona. Widać też, że malowidła, które zdobiły sufit, są totalnie sprane, choć widać no, niebieski kolor. Stawiam, że gdzieś tutaj było może jakiś element właśnie nieba, coś w tym stylu. No nic, ruszamy dalej. Docieramy już do szczytu, troszeczkę ponad godzinkę. No jest to wynik tego, że zatrzymujemy się jak zawsze, żeby zrobić ujęcia, czy puścić drona. W ogóle pierwszy raz tak do vloga zrobiliśmy drona i no ja wiem, że wszyscy mają drony, ale to robi robotę, musicie przyznać. Spójrzcie, jak mega wygląda w ogóle to drzewo. Taki szpikulec wystający. Przypomina te drzewa w Toskanii. Celem tej wielkiej wyprawy jest ta oto drabina, po której zaraz będziemy się wspinać, także trzymajcie kciuki, żebyśmy nie połamali sobie nóg. Rzut plecakiem. Chyba się potoczył. Wejście jest do fortecy niedozwolone, a tu jest na przekreślone i napisane zalecane. Jak przekreślone, to znaczy, że nieważne. Nie no, żartuję, my generalnie nie robimy takich rzeczy, ale spróbujmy. Drabina jest przywiązana tutaj drutem, więc jest okej. To naprawdę pocieszające. Okej, jedną nogą już na fortecy, druga dociągana. Oj. Nie no, ja pójdę oficjalnym wejściem naokoło. To zaczekam. Zawsze pomagaj żonie. Dzięki. Dotarliśmy trochę ponad godzinę, nie licząc puszczania drona i przerw. Pewnie dotarlibyśmy tutaj w 40 minut, w trampeczkach, bez problemu. Oszczędziliśmy 7,50, bo tyle kosztuje oficjalne wejście, przynajmniej w sezonie. To co? Nacieszmy się tym pięknym widokiem i deszczem. Bo zaczyna padać. A tak po prawdzie to powiem wam, że nie do końca chodzi o kasę, czyli o to 7,50 euro, bądźmy szczerzy, to nie jest jakiś majątek za taką fajną atrakcję. Natomiast chodzi bardziej o to, że wejściem oficjalnym wchodzicie po takich oto schodach, widzicie, takich dosyć wąskich, więc jeżeli się będziecie wspinać przez godzinę po schodach, co no już możecie oszacować, co wolicie, podejście gładkie czy schody przez godzinkę. Musicie też jeszcze tych ludzi wymijać, co jest, no jest takie upierdliwe. No nic, porównanie już macie. My znowu wrócimy nieoficjalnym wejściem. Dojdziemy tylko na szczyt i poszukamy jakiegoś schronienia przed deszczem. Pogoda bardzo szybko się zmieniła, ale jesteśmy zdeterminowani. Szczytowa twierdza. Chronienie przeciwdeszczowe. O, zobaczcie, sierściuch przyszedł. Jedna z rzeczy, jaką zauważyliśmy w Czarnogórze, to jest tu bardzo dużo kotów. Tutaj mamy jednego z przedstawicieli. Miał ochotę wchodzić tak wysoko jak my. Na ulicach jest ich sporo, są całkiem nieźle odżywione. Widzieliśmy też, koty były karmione, turyści przynosili puszki. Także gdzieś tutaj dbają o te zwierzątka. Bez pańskich psów nie zanotowaliśmy. W tych pięknych okolicznościach chciałbym was zaprosić na naszego Instagrama, gdzie dzieje się całkiem sporo i na bieżąco, ponieważ dzisiaj jest 16 maja, a my na bieżąco wrzucamy storieski z Czarnogóry o tym, co robimy, co tu się dzieje, kogo fajnego poznaliśmy. Także zajrzyjcie na naszego Instagrama. Zapraszam, możecie między innymi pomóc nam wybrać imię dla naszego drona. Kotek chyba wyczuł szyneczkę z bułeczki. Kicia trochę przetyrana, widać, że prowadzi lokalne wojny. Taka rada dla nas, może nie chcę dramatyzować, ale staramy się nie głaskać i nie bawić ze zwierzętami w innych państwach.
ze względu no, po prostu na choroby, jakie roznoszą. Co nie znaczy, że nie można zrobić jej sesji fotograficznej. Tak, tak. Nie rozumiem po czarnogórsku, rozumiem mniej więcej po kociemu. To, co mówisz, brzmi dawaj szynkę, turysto. Trzymaj. Przepraszam. No dobrze, to smacznego. Ojejku, ale nie tak wszystko na raz obołało, że będzie żyganko. Myślę, że przez ten ostatni rok, kiedy no tak naprawdę opcje podróżnicze były bardzo limitowane i dawkowane w takich malutkich miarach, to wytęskliśmy się, byliśmy na mega głodzie, żeby popatrzeć na jakieś piękne widoki, ale tym razem myślę, że doceniamy wszystko potrójnie i taki widok nawet przy deszczu genialny. Schodzimy już na dół, powoli kierujemy się do Starego Miasta. Tutaj widoczek na Stare Miasto. O, zobaczcie, patrzcie, tam jest Natalia. Dominik, chodź, czekam tu na ciebie. Dobra, już do ciebie idę, spoko, zostań tam, zaraz będę. Raz, dwa, trzy, tu już jesteś. Trochę to zajęło, ale wziąłem ci kurtkę. No dobra, dzięki, lecimy na obiad. Jesteśmy w restauracji poleconej przez Hala.pl. Nie wymówię tego pewnie poprawnie, ale Barbecue House Tangia? Cokolwiek. Ale skupmy się na tym, co ważne. Zamówiliśmy talerz grillowanych mięsek z frytkami i dużą ilością sałatek. Do tego jeszcze jest chlebek i to wszystko za jedyne 18 euro. Myślę, że nie przejemy, a pan powiedział, że jeżeli przejemy i będziemy bardzo chcieli dodatkowo jeszcze warzyw grillowanych, o które prosiłam, to dostaniemy w gratisie. Więc jak widać, pokonaliśmy ten mały talerz dla dwóch osób. A co to? A to pan nam dał w gratisie. Nie no, żartuję. Oczywiście, że nie przyjęliśmy tego wszystkiego. Dominik podał się już pół godziny temu, ale tak to już jest, ja bardzo wolno jem. A to pewnie będzie na jutrzejszy lunch, także świetnie, bo pracujemy. A jak pracujemy, to i tak nie ma czasu gotować za bardzo, więc idealnie. Będzie przekąska gotowa. Pan tutaj mówi, że jak nam nie smakowało, to możecie sobie iść. A jakbyśmy zjedli całość, to byśmy dostali jeszcze po piwie za darmo. Ale niestety aż tacy żarci nie jesteśmy. No a że smakowało, to idziemy zapłacić. Everything okay? Yes. Yeah. Why you don't finish? Usually you don't look like Polish. Usually Polish is a little bit bigger, not like your team. Yes, usually. We for a long time in Poland and I've been in Poland and we Jaruzelski. A long time. 30 years, 31. Yugoslavia is broken. Uh-huh. We go in the war. You grow up because I see Polish who coming here. The more Polish who buy apartments in Ustica Bay, Porto Montenegro, very, very difficult. Widać, że pan naprawdę z pasją do gotowania, do kuchni. I mówi, że spotyka bardzo dużo Polaków, bardzo wielu Polaków tutaj przyjeżdża. No i w sumie, słuchajcie, no my przyjechaliśmy tutaj z polecenia Natalii i Jędrzeja, więc również od Polaków, którzy tutaj notabene mieszkają, tak? Ale ma bardzo dobre zdanie o nas. No, także no, mega, mega doświadczenie. W ogóle cały czas się spotykamy, ja odpukam, nie namalowane. Tutaj odpukam, bo cały czas spotykamy niesamowicie takich naładowanych pozytywną energią ludzi i przede wszystkim ludzi, którzy chcą ci pomóc, chcą zagadać, a to, że jeszcze większość z nich mówi po angielsku, to strasznie ułatwia nam życie. Robiąc podsumowanie naszej wyprawy na Drabinę Kotorską do Fortecy Kotorskiej, muszę przyznać, że to jest coś, co powinniście zobaczyć, będąc w Czarnogórze. Piękne widoki, nawet łatwe podejście. Wspominałem może, że wystarczy wejść w tenisówkach. Odwołuję to, jeżeli pada deszcz i wchodzisz w tenisówkach, uważajcie na śliskie kamienie. Wejście tam nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, jest proste, jest krótkie. Do godziny jesteście. Ale my trochę borykamy się jeszcze, zwłaszcza ja, z problemami po koronawirusie. Natalia miała wirusa pacyfistę, kichła dwa razy. Ja natomiast, no, wirus wytarł podłogę mną. Ja się trochę bujam z efektami po.
już widzę, że wejście na najgorsze szczyty, te najwyższe w Czarnogórze, nie będzie dla mnie możliwe. Zobaczymy, jak inne. No cholerne paskudztwo jest ten wirus. Święty Mikołaj ciągle na propsie. No to prawda, mamy dopiero maj, ale słuchajcie. Całkiem pięknie wyglądają, są świetnie zdobione. They are so beautiful. Yeah, carved out of maple wood. Oh, okay. And the big figures, they are not heavy. This one. It looks heavier than it is. Oh, yeah, it's very light. Yeah. But it's so detailed. Yeah. It's so beautiful. We used to have pieces which costed around 3,000 euros. 3,000. So you can imagine all the figurines. Lots of details. But they are amazing. And if it's handcrafted, hand painted, a lot of work goes into it. Not a lot of people understand that. You just see the price and that. Teraz już ten obrazek bym chciała z kotami. A dwa, że te rzeźby są po prostu nieziemskie. Ale tyle szczegółów, tyle detali, to jest niesamowite. Jasne, że cena jest kosmiczna, bo na przykład taka figurka 20-centymetrowa to jest około 300 euro. Ale po prostu wow, jestem pod mega wrażeniem. Kotorskie Stare Miasto robi na mnie wrażenie. Spójrzcie, tutaj mamy na przykład kościółek a la włoski. Za mną budynek z zielonymi okiennicami wygląda jak jakiś budynek w Hawanie, a tu mamy łódzką kamienicę. Ta architektura jest bardzo zróżnicowana. Może bierze się to z tego, że Kotor był zamieszkały przez ludzi już w III wieku przed naszą erą, a Kotor, słowo, nazwa miasta, cofając się do takiego pierwszego wyjaśnienia, znaczy gorąco. Co by się w sumie zgadzało, chociaż no może nie dziś, ale pewnie w sezonie słoneczko daje popalić, bo nawet krem 50 w pierwsze dni, kiedy tutaj przyjechaliśmy, nie była wystarczająca. I koty, wszędzie koty. Nie? Sorry, nie chciałem cię wystraszyć. Kotorskie Stare Miasto eksploduje rękodziełem. Przeważający motyw to kot, inaczej tutaj zwany Maćko. Maćko jest symbolem Kotoru i to wyjaśnia, dlaczego jest tutaj Muzeum Kotów. Jest na wszystkich symbolach typu magnesy, ręczniki, torby, koszulki, nawet w języku polskim. Planujmy tak podróż, żeby nie wejść na niedźwiedzie. Słuchajcie, pani w sklepie z pamiątkami rozpisała nam jakby to, co ona rekomenduje, żebyśmy zobaczyli w Czarnogórze i też powiedziała, że generalnie jej bardziej podoba się północ Czarnogóry, bo jest więcej natury, więcej zieleni, kaniony, rzeki, jezioro itd. itd. Także spisała nam kilka wskazówek i teraz przechodzimy koło takiej mapki i faktycznie znajdujemy te rzeczy na mapie. Jeszcze raz to powtórzę, ale ludzie tutaj są po prostu genialni. Hello. Myślę, że trochę już po fakcie, ale mamy mapkę z polskimi opisami. Słuchajcie, są naprawdę dobrze przygotowani na turystów. W językach... Mapka była dostępna w kilku językach, już nie wiem nawet jakich, ale na pewno w angielskim. I wyszczak. I to już koniec naszej kotorskiej wspinaczki ataku na szczyt bez tlenu. Poszło nam całkiem nieźle, mimo tego, że zlał nasz deszcz, a tym razem nie zabraliśmy ze sobą przeciwdeszczowych kurtek. Ale jak już zauważyliście, ta wyprawa zmotoryzowana powoli nas dopiero odrdzewia po tej blisko półtorarocznej przerwie podróżniczej. Dokładnie. Zostańcie z nami, zajrzyjcie na Instagrama i to koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym. Hej! Nie. Musisz przyjąć ją na klatę. Nie możesz jej złapać. Przyjmij kurtkę na klatę.